Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Adam Balon, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Orlen. Witam cię Agnieszka, witam wszystkich słuchaczy. Adamie, spotykamy się ponownie 14 czerwca, w ubiegłym roku również mieliśmy tę przyjemność, bo jest to święto honorowych dawców krwi. Powiedz, dlaczego w ogóle warto oddawać krew? Ja zacznę może od tego, że dzisiaj sprawdziłem w kalendarzu, obchodzimy 20. rocznicę ustanowienia Światowego Dnia Krwiodawcy przez Światową Organizację Zdrowia. I właśnie tu już się chyba taką małą tradycją faktycznie staje, że przechodzę tutaj, żeby z tego miejsca podziękować wszystkim honorowym dawcom krwi za tę szlachetną aktywność i jednocześnie poprosić jakby o dalsze zaangażowanie, bo przez te 20 lat tego święta, pomimo postępu medycyny, nadal nie udało się wynaleźć substytutu krwi. Wobec tego honorowe krwiodawstwo jest jedyną metodą zapewnienia tego życiodajnego płynu. No właśnie, jesteśmy teraz przed sezonem wakacyjnym, który jest najtrudniejszym dla stacji krwiodawstwa. Wtedy tej krwi jest faktycznie bardzo mało. Powiedz, dlaczego tak się dzieje, że właśnie ten okres jest trudniejszy? Z prozaicznych przyczyn, jak co roku część krwiodawców idzie na urlop. Okres wakacyjny jest to też statystycznie odnotowany. Okres zwiększonych wypadków komunikacyjnych. Wobec tego regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zazwyczaj o tej porze roku alarmują i apelują o stawianie się do honorowych donacji. A kto może stawić się do tych donacji? Kto może zostać honorowym dawcą krwi? Jak do tej pory nic się nie zmieniło. Osoba dorosła, która jest w dobrym stanie zdrowia, bez chorób przewlekłych, bez żadnych leków na stałe i która taką poczuje chyba w sercu chęć i potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie, bo no, trzeba powiedzieć, że to jest ta satysfakcja z tej honorowej donacji, że pomogliśmy uratować komuś jego zdrowie, a nawet życie, to jest po prostu bezcenne. A teraz, chyba wczoraj nawet, NIK opublikował taki raport na temat honorowego krwiodawstwa i okazuje się, że o ile w tych normalnych okresach jesteśmy dosyć dobrze przygotowani do oddawania krwi, do zabezpieczenia krwi na różnego rodzaju zdarzenia, operacje, to pandemia wykazała, że takie właśnie ekstremalne sytuacje powodują zagrożenie tych dostaw krwi. Czy z twojej perspektywy po pandemii zmniejszyła się ilość krwiodawców? Jak to wygląda? Jak sięgam pamięcią, w trakcie pandemii odnotowaliśmy spadek jakby honorowych donacji. No to było związane również z lockdownem, prawda? Takim globalnym, czy tu naszym lokalnym w kraju, ale też być może z taką obawą krwiodawców jednak przed tą donacją. A później okazało się, że paradoksalnie osocze ozdrowieńców COVID-19, one było zbawienne dla przetaczania właśnie i dla poprawy wyników osób, które zachorowały. I myśmy nawet prowadzili jako klub, organizowaliśmy takie akcje, zbiórkę osocza ozdrowieńców COVID-19. Mówiłeś, że no praktycznie każdy zdrowy człowiek oczywiście może zostać krwiodawcą, a jak do takiej donacji się przygotować? Czy coś specjalnie tego dnia rano, nie wiem, trzeba zjeść albo nie zjeść, czy można napić się czegoś, nie wiem, kawy, wody? Tak jak powiedziałaś, to przygotowanie już można zacząć sobie dobę bądź dwie doby wcześniej, dobrze się nawodnić. Oczywiście jakaś lekkostrawna dieta, bez spożywania napojów alkoholowych, bez w dniu donacji najlepiej nie palić tytoniu i oczywiście lekkie śniadanko dla bezpieczeństwa krwiodawcy. Cała procedura to jest praktycznie chwila. Przechodzimy do punktu krwiodawstwa, jest ankieta, jest wywiad lekarza kwalifikującego do oddania krwi. No i później to samo wkłucie, ja to nazywam wkłuciem Kumara czasami. Długo trwa takie pobieranie krwi? Sam moment do donacji to jest tam kilka minut.
A co nas wykluczy z możliwości oddania krwi? Jest to szereg chorób, prawda, ale też jakichś zabiegów kosmetycznych, które naruszają ciągłość tkanki. No oczywiście wszystkie zabiegi medyczne, jakieś choroby. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Krwi i to się dzieli na dyskwalifikacje tak zwane czasowe i dyskwalifikacje już całkowite. No właśnie, bo może się okazać, że pójdziemy oddać krew, ale jednak lekarz nas do tego oddawania krwi nie dopuści. Ja miałam taką sytuację, że lekarz stwierdził zbyt niskie ciśnienie i no, nie mogłam tego dnia oddać krwi. Tak, wstępne badane parametry są właśnie ciśnienie, też hemoglobina. Jak najbardziej może się zdarzyć tak, że chwilowe parametry nie mieszczą się w normie do kwalifikacji oddania krwi, także jakieś będzie krótkoczasowe, tak zwane odroczenie, tak? Wystarczy tam 2-3 tygodnie stosować się do zaleceń lekarza i ponownie możemy się udać do punktu krwiodawstwa i spróbować oddać krew. Albo w przypadku niskiego ciśnienia na przykład pokłócić się z dziećmi i będzie okej, już nam to ciśnienie skoczy. Albo przyjść do mnie na wywiad, bo wiem, że to też czasami powoduje wzrost ciśnienia. Ale powiedz, jeżeli już oddajemy tę krew, to na jakie przywileje może liczyć taka osoba, a oczywiście oprócz świadomości ratowania czyjegoś zdrowia lub życia? No właśnie, te przywileje to jest jakby, mówi się, że to jest jakby aktywność taka bezinteresowna, natomiast istnieje szereg takich odgórnie uwarunkowanych przywilejów jakby za tą szlachetną aktywność i jednym takim najważniejszym to jest wolne od pracy i nauki w dniu donacji i w dniu następnym, ulgi w rozliczeniach podatkowych, ulga w picie rocznym, no nawet taki przyniosłem dzisiaj przywilej, taki słodki, jest to łączy nas krew, która ratuje życie, bo tętni w nas dobro, jest to 8 czekolad. Jest to ekwiwalent 4,5 tysiąca kilokalorii za utraconą krew w ilości 450 ml. No właśnie, a po samej donacji coś musimy specjalnego spożywać, żeby tę utraconą krew nadrobić? Niekoniecznie. Wystarczy oczywiście uzupełnić płyn, tak? I gdzieś tam powiedzmy, no spokojnie tam starać się... Organizm się zregeneruje. Tak, zregeneruje się tam w ciągu 2 dni, to praktycznie już poziom wraca. Poziom wraca tych parametrów krwi do poziomu poprzedniego. Jako HDK organizujecie różnego rodzaju akcje krwiodawstwa. Powiedz, co zrealizowaliście już w tym roku i co jeszcze planujecie? No, projekt w grupie kapitałowej Orlen, projekt honorowych akcji krwi, krwiodawstwa. Jest to projekt rzędu kilkunastu akcji w tej chwili rocznie, a nasz ambulans staje w Warszawie, w Płocku, w Trzebini. Oczywiście akcja jest dedykowana pracownikom grupy kapitałowej, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych, także jeżeli ktoś ma życzenie, zapraszamy do naszych ambulansów. Czy w tym roku jeszcze? Tak, w tym roku już zrealizowaliśmy 6 mobilnych akcji. Najbliższa akcja będzie za 2 tygodnie, 28 czerwca na parkingu Centrum Administracyjnego Orlenu w Płocku. Zapraszamy chętnie, zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do podzielenia się tym życiodajnym lekiem. Zachęcamy generalnie wszystkich do oddawania krwi, wszystkich, którzy mogą oddawać tę krew, bo tak jak powiedziałeś na początku, jest to jedyny lek, którego sztucznie nie można w żaden sposób wytworzyć i jest po prostu bezcenny. Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W moim studiu gościł Adam Balon. Dziękuję.